Witam Was z tej strony, Piotrek i Tworzy Twory. W nowym roku postanowiłem sobie, że będę wstawać szybciej. I spełniam to. Jest 17 stycznia i nie wstanę tylko dwa razy. No, może trzy. Generalnie teraz jest po szóstej rano, więc wybaczcie mi moją formę. Ale człowiek czasami musi coś poświęcić, żeby coś zrobić. Dzisiaj dokończę Wam zasady dowodu społecznego. Zrobię Wam. Podsumowanie oraz zadam wam kilka zagadek, po to abyście poćwiczyli sobie i odpowiedzieli na ważne pytania, jak to jest z tą manipulacją. Może po prostu teraz już przejdźmy do tego. Tak więc, zasada dowodu społecznego głosi, że to, w co wierzą lub jak zachowują się inni ludzie, często jest podstawą naszej własnej decyzji. Jakie poglądy czy zachowanie są słuszne i właściwe w naszym własnym przypadku. Zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych stwierdzono silne przejawy naśladownictwa przy działaniach tak różnorodnych, jak decydowanie o zakupach, składanie datków dobroczynnych czy leczenie z lęków. Zasada dowodu społecznego może być używana do skłaniania ludzi do uległości za pomocą dostarczania im dowodu, że inni, im więcej tym lepiej, już ulegli lub właśnie to robią. Dowody społeczne wywierają największy wpływ w dwóch wypadkach. Po pierwsze, wtedy, gdy ludzie są niepewni co czynić, i poszukują oni wskazówek w postępowaniu innych, np. w sytuacjach niejasnych. Świadkowie wypadku bardzo ulegają bierności innych świadków i sami częściej pozostają bierni niż zdarza się to w sytuacji wyraźnie jawiającej się jako wypadek. Po drugie, dowody społeczne działają szczególnie silnie wtedy, gdy pochodzą od ludzi nam podobnych. Wymownie o tym świadczą np. statystyki samobójstw analizowanych przez socjologa Davida Philipsa. Wskazują one, że po samobójstwie jakiejś sławnej osoby, omawiane szeroko w prasie decyzje o samobójstwie podejmują również inne osoby znajdujące się w kłopotach. Analiza masowego samobójstwa w Jamestown w Guanie sugeruje, że przywódcy sekty, wielebny Jim Jones, posłużył się on obydwoma tymi czynnikami. Była to niepewność i podobieństwo, po to, by nakłonić większość tych mieszkańców do popełnienia zbiorowego samobójstwa. Pozwolicie, że napiję się kawki. I już kontynuujemy. Tak więc. Obrona przed wpływem innych, posługujących się dowodami społecznymi dla wymuszenia naszej uległości polega na wrażliwości, na sfałszowane dowody postępowania innych oraz uświadomieniu sobie, że postępowanie podobnych do nas ludzi nie może stanowić jedyne podstawy naszych własnych decyzji. A teraz kilka pytań dla Was. Będzie to ogólna powtórka z tego działu. Z kilku odcinków, więc jeżeli potrzebujecie wsparcia, zapraszam Was do obejrzenia poprzednich. Zadanie pierwsze: Opuść regułę dowodu społecznego i sposób, w jaki za jej pomocą można wyjaśnić reakcję ludzi na śmiech z puszki. 2. W badaniach Festingera, Rika i Schachtera. Nad sektą oczekującym na koniec świata członkowie sekty zaczęli gwałtownie próbować nawracać innych dopiero wtedy, gdy podstawowe proroctwo o końcu świata okazało się fałszywe? Powiedz mi dlaczego? Możesz to zrobić na fanpage'u? W wiadomości na Instagramie i jak bardzo chcesz. Jakie są dwa czynniki nasilające uleganie dowodom społecznym? Dlaczego? Czemu oba te czynniki tak silnie zadziałały w Joystown? Hmm? Jak to było w tej góry? Czwartym zadaniem będzie. Co to jest? Nie wielu. W jaki sposób zjawisko to wpływa na reakcję świadków jakiegoś wypadku? Odpowiedź mi na to, co? Zadanie piąte. Jakie aspekty życia wielkomiejskiego pomniejszają szansę udzielenia pomocy ofierze w wypadku przez świadków tego wypadku? Hmm? Przecież dobrze o tym wiesz, powinieneś słuchać tego podcastu. Oczywiście nie każę ci teraz wyciągać notatnik, jeżeli jesteś w drodze. No ale, ale w domu powinieneś to już zrobić. Zadanie szóste. Co to jest efekt Wertera? W jaki sposób można za jego pomocą wyjaśnić związek pomiędzy samobójstwami sławnych ludzi, a wzrostem liczby wypadków samochodowych i samolotowych? Teraz dam Wam już luźniejsze pytanie, więc jeżeli jedziecie autobusem, samochodem, jesteście w podróży, po prostu możecie nad nimi pomyśleć. Gdybyś miał wygłosić wykład do ludzi zagrożonych atakiem serca, jakie doradziłbyś im postępowanie na wypadek kłopotów z sercem w miejscu publicznym? Doskonale opisywałem tę historię. Co powinno się zrobić? Jest odcinek dedykowany temu, co robić, gdy jesteś ofiarą. Zadanie drugie, może bardziej pytanie. Na początku roku 86. ktoś wstrzyknął cyjanek dostających na półce sklepowej kapsułek z tylenolem. Sprawa została szeroko nagłośniona, gdy w wyniku spożycia jednej z tych kapsułek zmarła pewna mieszkanka Nowego Jorku. W następnych tygodniach odnotowano wiele podobnych prób zatruwania leków czy żywności. W trzech innych popularnych lekach wykroty truciznę, a i w mące i w lodach odłamki szkła. Nawet papier toaletowy nie został bezpieczny, bo w jednej z toalet publicznych został spryskany substancją wywołującą uszkodzenie ciała. Choć zdarzenie z tylenolem było niemożliwe do przewidzenia, wyjaśnij dlaczego można było przewidzieć pozostałe. Zadania trzecie. Załóżmy, że jesteś twórcą telewizyjnym. Powierzono Tobie delikatne zadanie wyprodukowania serii programów mających na celu zmniejszenie liczby samobójstw wśród nastolatków. Wiedząc o badaniach sugerujących, że niektóre programy telewizyjne mogły bezwiednie doprowadzić do powiększenia tej liczby, co uczyniłbyś, aby wykorzystać zasadę dowodu społecznego w odwrotnym kierunku i jak je za jej pomocą zmniejszyłbyś liczbę samobójstw? Kim przeprowadziłbyś wywiadę przed kamerą? czy byliby wśród nich nastolatkowie z poważnymi kłopotami i jakie może zadobyć im pytania zadanie czwarte opisz jakąś sytuację z własnego życia w której ktoś wpłynął na ciebie za pomocą fałszywanego dowodu społecznego jakbyś sobie poradził z taką sytuacją dzisiaj znając to co się wtedy stało i to było na tyle w tym króciutkim odcinku raczej powtórkowym Kończymy dzisiaj dział dowodu społecznego, dowodu słuszności, tak? Teraz w kolejnym odcinku zapraszam Was do wysłuchania rozdziału pod tytułem Lubienie i Sympatia. Jego mottem będzie: Pierwszym zadaniem obrońcy w sądzie jest doprowadzenie ławy przysięgłych do tego, by polubiła jego klienta. Powiedział to Clarence Darrow. Tym samym ja was żegnam. Jeżeli chcecie odwiedzić moje media społecznościowe, to linki znajdziecie wszędzie dookoła. A ja jestem Piotrek i tworzę twory. Bye bye.